Dziś spełniam prośbę widzów, którzy od jakiegoś czasu proszą mnie, abym nagrał film o pladze ślimaków. Jak z tym walczyć? No, to dzisiaj taki film. Na wstępie jeszcze tylko powiem, że kontynuacja filmu o powstawaniu zbiornika 300-litrowego będzie już w następną niedzielę. Po prostu mam teraz taki nawał pracy, bo się zaczął sezon, że nie jestem w stanie zabrać się za dokończenie tego akwarium. Ale do następnego tygodnia myślę, że się wyrobię i w następną niedzielę będziecie mogli zobaczyć, co tam dalej się dzieje z tym zbiornikiem. Jesteście tutaj dlatego, że macie problem ze ślimakami. No z tymi ślimakami, które uważane są za niechciane w akwarystyce. Tak? Bo mamy też ślimaki, które są albo piękne, albo spełniają jakąś ważną funkcję, do takich czyścicieli na przykład, nie? Ale my mówimy o tych ślimakach, które są niepożądane, w jakiś tam sposób znalazły się u Was w akwarium. Są to zazwyczaj trzy gatunki. Czyli to będzie albo świderek, który czasami można być nawet pożądanym ślimakiem, rozdętka lub zatoczek rogowy. To są takie najbardziej popularne ślimaki, jeśli chodzi o te plagi, takie wiecie, te niechciane ślimaki, których co chwilę jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. No i piszecie, że nie radzicie sobie z tymi ślimakami, że ta walka jest długa i nie ma rezultatów. To ja dzisiaj Wam powiem, jak w skuteczny, szybki sposób, w miarę szybki sposób, a nawet bardzo szybki sposób pozbyć się tych ślimaków. Więc jesteście tutaj dlatego, że macie problem z plagą ślimaków. No chyba, że nie macie co robić. Albo jesteście pasjonatami, albo ja jestem taki przystojny. Dobra, tak bez jaj. No to lecimy. Może zacznijmy od tego, skąd te ślimaki wzięły się w Waszym akwarium. No i może tutaj być kilka dróg. No taka najbardziej oczywista i taka, powiedziałbym, nie droga, to już autostrada jest nawet. I to taka ośmiopasmowa. To są rośliny akwariowe. To jest to, że kupujecie rośliny już ze ślimakami lub z jajkami ślimaków i za chwilę macie plagę tych ślimaków u siebie. Ale żeby mieć plagę, to jeszcze trzeba na nią zasłużyć. Zaraz Wam o tym powiem. Inną drogą to jest to, że na przykład pewne gatunki ślimaków można przynieść na przykład z rybami. Tak, w odchodach ryb mogą znajdować się ślimaki. Zdziwieni? Tak, to już jest. I inną taką już bardziej, na te czasy to może już taką niepopularną drogą, to jest przenoszenie ślimaków z odłowionym gdzieś z natury żywym pokarmem. No to jest taki zupełnie inny, o błotniarkę chodzi, rodzaj ślimaka. No myślę, że na dzisiejsze czasy to już niewiele osób odławia gdzieś z natury pokarmy i karmi nimi ryby, bo takie pokarmy mogą być albo skażone. No, wody tutaj mamy, jakie mamy, najczystsze się należą. No i przede wszystkim jest ryzyko też przenoszenia różnego rodzaju chorób, tym bardziej jeśli są to jakieś akweny, w których żyją ryby, a żyją prawie we wszystkich. Więc tutaj zbyt duże ryzyko, moim zdaniem jest to taka metoda, ja bym tego nie robił. I pamiętaj, żeby zostawić jakiś ślad po sobie, żebym wiedział, że tu byłeś. Jakąś emotkę, przywitaj się, napisz cześć, co słychać, cokolwiek. Nakarmimy algorytm YouTube'a. Przez to film będzie miał większe zasięgi. Generalnie to nie znam tak na dobrą sprawę żadnej z plantacji, z których nie przychodzą do nas ślimaki wraz z roślinami. Są na wszystkich roślinach z różnych, w całej Europie, nawet ze świata, całych plantacji są ślimaki. Także zawsze są. Przyjeżdżają do świeżego zbiornika koszyczki z roślinami, wkładamy, no i tam kilka dni później już widać, o, coś tam pełznie po szybie. No, to jest raczej norma. Jeśli chcemy mieć rośliny wolne od ślimaków, to zostają nam tylko i wyłącznie rośliny in vitro, które z samego założenia są po prostu sterylne. I wiecie, jeśli macie tych ślimaków kilka, to nie jest problem. Taka niewielka ekipa ślimaków to nawet pożyteczną rolę potrafi spełniać w akwarium. No coś tam zjada to, co nie będą chciały zjeść ryby czy krewetki. Czyszczą sobie tam z glonów, z jakichś tam niezjedzonych resztek pokarmów i tak dalej, i tak dalej. I nie są kłopotem. A na przykład takie świderki oprócz tego jeszcze bardzo fajnie przekopują dno, więc są jak najbardziej bardzo pożyteczne.
Ale problem zaczyna się wtedy, gdy zaczynają w sposób niekontrolowany opanowywać wasze zbiorniki. Sobie rano wstajecie, patrzycie na szyby w akwarium, a tam po prostu dziesiątki. Dziesiątki, jeszcze pół biedy. Setki tych ślimaków. Potrafią być ich naprawdę setki. Więc no tutaj to już mamy problem. Ślimaki rozwijają się w zbiornikach tylko i wyłącznie dlatego, że mają ku temu korzystne warunki. Najczęściej po prostu dużo zalegających odpadów gdzieś na dole, jakieś organiki i tak dalej, tego wszystkiego, co się może zgromadzić przy dnie, gdzieś tam za kamarkach, za kamieniach, pod korzeniami i tak dalej. To jest taki pokarm dla ślimaków. Jakieś niezjedzone resztki pokarmowe po rybach, no to jak przekarmiacie ryby, no to ślimaki też będą miały co jeść, a jak będą miały takie dobre warunki, no to będą się chętnie rozmnażały. No, zwierzęta nie rozmnażają się tam, gdzie nie ma ku temu warunków, gdzie są ciężkie, że tak powiem, warunki do tego, żeby odchować potomstwo, żeby one w ogóle zaistniało. Tak? Więc jeśli są dobre warunki, no to ślimaki namnażają się na potęgę w postępie geometrycznym. Wystarczy po prostu zastanowić się nad karmieniem, tak? Czy w prawidłowy sposób karmicie ryby. Może być tak, że po prostu ryby nie zjadają wszystkiego. Gdzieś ten pokarm się bala po dnie, no i tutaj mamy już świetną paszę dla ślimaków. Więc karmcie ryby w ten sposób, żeby ryby zjadały wszystko, co dostaną. Lepiej nakarmić ryby małymi porcjami, a częściej, niż sypnąć raz i konkretnie, bo wtedy wiadomo, część tego pokarmu gdzieś tam zawęduje na dno w jakieś takie miejsca niedostępne dla ryb, ale dostępne na przykład dla ślimaków i one tam mają cały czas jakieś, wiecie, stanowisko, w którym się mogą odżywiać na pewniaka, bo prądy wodne gdzieś tam znoszą w jakieś miejsca typu gdzieś tam właśnie kamienie, korzenie, bo w okolice tych miejsc pokarmy i inne nieczystości i tam się zbierają ślimaki. Więc przede wszystkim jest to pewien rodzaj higieny w akwarium, czyli odmulamy dno, nie przekarmiamy ryb, karmimy bardzo rozsądnie, obserwujcie sobie, czy wasze ryby na pewno wszystko jedzą w bardzo krótkim czasie, czy może jednak niekoniecznie i tego pokarmu troszeczkę zostaje. No jeśli tutaj mamy problem z tymi ślimakami, to mamy jak gdyby trzy metody pozbywania się ślimaków, tak? Powiedzmy sobie, że dwie są takie naturalne i jedna to jest chemiczna. Ja wam zaraz powiem, w co warto brnąć, jakie są rezultaty, czy to jest sensowne w ogóle, czy raczej pewne metody sobie lepiej odpuścić i po prostu odpuścić. Powiem wam to wszystko z doświadczenia, bo jak gdyby już te metody wszystkie przerabiałem wielokrotnie, a nawet takie niektóre bardzo egzotyczne, jak na przykład rażenie prądem ślimaków, który to prąd miałby zabijać tylko ślimaki, a całe reszty nie. No to te bzdury na resorach, to gdzieś taką metodę słyszałem o baterii 9-woltowej, wiecie, jak się tam kabelki włoży baterii 9-woltowej do akwarium na kilka minut, no to rybom nic nie będzie, krewetkom nic nie będzie, a ślimaki... No jest to wielkie G, prawda? Kiedyś zrobiłem taki eksperyment, faktycznie rybom nic tam nie było, a ślimakom też nic nie było. To wszystko zależy oczywiście od przewodności wody, zasobności wody w minerały, wiadomo, i tak dalej. Wtedy ta przewodność jest mniejsza lub większa i ma to jakiś mniejszy lub większy sens, ale od razu uprzedzam, nie ma to w ogóle sensu. Więc odpuśćcie sobie takie metody z forów internetowych, bo po prostu spróbowałem z ciekawości. No i dla beki, ja z góry wiedziałem, że rybom się nic nie może stać, ale na pewnym gatunkom, bo są takie gatunki, w którym no, to może szkodzić. Na przykład taką rybą może być dług brazylijski. Ale jeśli tam macie jakieś zwykłe ryby, no to tam jest do tego, wiecie, trzymacie na wodzie RO, gdzie przewodność wody jest znikoma, no to już w ogóle nie ma sensu. Ale to mówię wam jako ciekawostkę taką, no, dla beki po prostu, dla beki. Inną metodą taką powielaną na forach internetowych różnego rodzaju jest to, żebyście włożyli do akwarium na noc kawałek sałaty, kapusty lub marchewki. I wtedy te ślimaki w nocy rzucą się tą marchewkę i kapustę, a potem je wszystkie wyciągniecie z akwarium i na tej marchewce, czy w sałacie, i problem z głowy. No, jak się domyślacie,
metoda działa no, tak sobie. No, jakieś tam ślimaki na tym będą się działy, ale to nie jest sposób na to, żeby się pozbyć ślimaków. Jest to taki sposób na to, żeby no, może kontrolować trochę tę populację, tak? Część tam tych ślimaków z tą marchewką wyciągać. No, musieliby się tej marchewki wyrzucić tam, wiecie, 20 kilo. Nie, no, żartuję sobie, to nie pomoże. Więc jest to taki sposób dodatkowy, jeden z wielu. Skuteczność dyskusyjna. Więc tutaj tą metodą nie pozbędziemy się ślimaków. Następną metodą są różnego rodzaju pułapki na ślimaki. Jest kilka firm, które te pułapki robi, lepsze, gorsze. Zasada jest taka, że mamy tą pewną pułapkę z takimi zapadkami, do której wchodzą ślimaki zwabione jakimś tam pokarmem, który jest tam w środku w tej pułapce i one tam wchodzą, ale już nie mogą wyjść. Czy metoda się sprawdza? Tak, metoda się sprawdza. Ślimaki wchodzą i jak gdyby już nie mogą wyjść, bo ściągają tłumnie do tej pułapki. Pułapki do najtańszych nie należą. Metoda skutkuje, ale również nie jest to metoda, przy której można się pozbyć całkowicie ślimaków. Jest to metoda, która jak gdyby pomaga nam się pozbyć części tych ślimaków, kontroluje populację tych ślimaków, tak? Więc tutaj naprawdę tych ślimaków może się zebrać sporo w tych pułapkach, ale w ten sposób nie pozbędziecie się całkowicie ślimaków z akwarium. Jest to taka metoda, bym powiedział, wspomagająca. Jeśli stosujemy kilka różnych metod, no to dodatkowo coś takiego możemy sobie wyrzucić. Bo jak gdyby, nawet jakby wszystkie ślimaki weszły do tej pułapki, to i tak zostają nam jajka ślimaków i za chwilę musimy wkładać jeszcze raz to i jeszcze raz i tak bez końca, nie? I mogłoby się wydawać, że jest ta metoda no, taka dość fajna, dlatego że tych ślimaków trochę się łapie, niewielka część zostaje i na jakiś czas jest taki względny spokój. Widać, że ślimaki, że one tam są, chodzą sobie gdzieś tam na wolności, mówię o tych na wolności. I ten, i mamy te ślimaki. Tak, została taka niewielka ekipa czyszcząca, powiedzmy sobie. To sobie jest taka niewielka grupa, która jak jest ich niewiele, to spełnia jakąś tam fajną funkcję w akwarium, jak już mówiłem wcześniej, tam czyści, coś zjada. I jest ok. No ale za chwilę znowu z jajek się wyklewają następne, a te, które są na wolności, składają następne jajka i znowu mamy plagę. I po chwili takimi falami to do nas wraca, nie? A teraz Wam powiem o metodach naturalnych. Mamy tutaj jak gdyby, podzielę je na dwie, czyli ryby i ślimaki. Tak, ślimaki, tutaj zadają ślimaki. Takie coś. Słuchajcie, może powiem najpierw o rybach. Mamy takie dwa sztandarowe gatunki ryb, które bardzo chętnie zjadają ślimaki. Na przykład bocja wspaniała. Oprócz tego, że jak sama nazwa wskazuje, jest wspaniała. Jest i nie ma dyskusji, to jest piękna ryba. Tylko, że to jest ryba do większych zbiorników. Rośnie duża, żyje sobie stadnie, więc no tak 200-300 litrów na bocję, no to tak można dopiero zaczynać ten pomysł z bocją. Do małych zbiorników typu tam, nie wiem, 60 litrów, 100, no raczej nie bardzo, wiecie. Przede wszystkim pomysł zakupu bocji do 100 litrów jednej na przykład, żeby tylko zjadła ślimaki, no jest takim pomysłem no, niefajnym, wiecie. Ta ryba będzie zestresowana, bo nie kupicie więcej tych ryb na pewno, nie? Tylko kupicie sobie jedną, nie? I potem pomyślicie sobie, jak urośnie, to ją oddam gdzieś tam, nie? No i tu się zaczyna gehenna tej ryby. Więc ja takich pomysłów nie popieram. Masz 200-300 litrów, no to kup sobie tam malutkie statko, jeśli chcesz mieć takie ryby w akwarium, a potem wiesz, jedną rybkę wpuścić do mojego zbiornika, żeby zjadła, a potem tej ryby trzeba się gdzieś pozbyć. Nie, no to niehumanitarne bardzo to jest. Innym gatunkiem ryb, no z taką grupą, to są kolcobrzuchy różnego tam rodzaju. Bardzo słynny kolcobrzuch zielony, ryba, która bardzo lubi jeść ślimaki. No niestety nie możemy jej trzymać ze spokojnymi, łagodnymi rybami, dlatego że ona jest po prostu zwyczajnie wredna i atakuje inne ryby. Ale naprawdę piękna, ciekawa, niesamowita, potrafi Was obserwować i to widać, nie? Kolcobrzuch zielony jest rybą fajną, wymagającą, jeśli chodzi o troszeczkę większą zawartość soli w wodzie. Zje Wam wszystkie ślimaki, ale zje również krewetki na przykład, nie? Ale jak macie pożyteczne ślimaki, no to zje Wam też te pożyteczne ślimaki. To nie jest tak, że ona bierze, o, Ciebie nie robimy, a tutaj szef mówi, że Ty jesteś pożyteczny, Cię dostawię. To tak nie działa. Zje Wam wszystkie ślimaki. Oprócz tego może brać się też za ryby.
Więc, a że to, że potrzebuje specyficznych warunków wody, no to już w ogóle, nie? Więc no to tak nie bardzo. Ale na przykład kolcobrzuch karłowaty, malutka ryba z tego gatunku, bardzo fajna, bardzo sympatyczna. Można ją trzymać w wielkich zbiornikach, nie wymaga zasolenia wody, jest bardzo kompaktowa, malutkich rozmiarów, zjada ślimaki oczywiście z takim samym apetytem jak kolcobrzuch zielony. Można ją trzymać z innymi rybami, a nawet z krewetkami. Ja miałem takiego kolcobrzucha, który żył sobie z 4 krewetkami. I myślałem, że będzie po tych krewetkach. A cię tam. Wszystkie miały się dobrze, nie? W niewielkim zbiorniczku. Słuchajcie, ale to nie zawsze tak jest. Czasami bywają bardziej wredne egzemplarze. I miałem też takiego, który po prostu z krewetkami sobie też żył, ale od czasu do czasu jakąś tam upolował. Byłem świadkiem tego, jak ją właśnie pożera. No ale wiecie, jak macie krewetki, jakieś tam na przykład redcherry i one się rozmnażają na potęgę, tak szybko jak ślimaki, no to jak tam jedna, dwie zginie z populacji tam, nie wiem, 100 sztuk w akwarium 50-litrowym, no to chyba nie ma problemu, nie? Ale generalnie, jeśli kolcobrzuch ma ślimaki, to woli zjadać ślimaki, dlatego że ta ryba po prostu samą budową anatomiczną jest przystosowana do tego, żeby zjadać te ślimaki. Kolcobrzuch karłowaty jest jednak rybą małą i ma problem z jadaniem większych egzemplarzy, ale te małe wytrzebi całkowicie. Jeśli macie ślimaki w akwarium, one się rozmnażają, są takie malutkie, on je wszystkie wyje, on będzie bardzo kontrolował populację, aż do tego momentu, kiedy cała populacja wyginie. Już to przerabiałem, miałem właśnie takim, jak wspomniałem wcześniej, małym akwarium ślimaki i powiem Wam szczerze, że po 2 tygodniach śladu nie było. Jak go przyłowiłem do innego zbiornika, to do tego akwarium już ślimaki nigdy nie powróciły. A on po prostu zjadał tam na bieżąco, no, tak szybko, że tam się nie zdążyły rozmnażać. Więc moim zdaniem jest to bardzo, bardzo skuteczna metoda. Niedroga, taki kolcobrzuch przecież nie jest drogi, wystarczy jedna sztuka na 50 litrów, a nawet myślę, że na 100 i on sobie to ogarnie. Oczywiście nie liczcie na to, że jak macie akwarium, powiedzmy sobie, nie wiem, 100 litrów, tak, jednego kolcobrzucha i tam 600 ślimaków, no to on Wam to wszystko ogarnie w, nie wiem, w tydzień. No, taka mała ryba no, nie może tak dużo zjeść, prawda? No, zje te kilka ślimaków i ma dość. Jak zgłodnie i bierze się na następne. Więc no, tutaj, wiecie, też zależy od wielkości tej populacji. No, bądźmy rozsądni, tak? Jeśli macie tam ślimaki, zaczynają się z nimi problemy, no to jak wpuścicie takiego kolcobrzucha, no to on sobie tam ogarnia te tematy i będzie pomalutku to wszystko tam Wam wyjadą, nie? Ale to nie będzie z dnia na dzień, nie? No i takiego kolcobrzucha karłowatego to bym trzymał naprawdę do akwarium maksymalnie 100 litrów i on tam będzie sobie działał. Przy okazji, jak jeszcze wsmożycie się jakąś pułapką na ślimaki, to już tam w ogóle, nie? Ale jednak powyżej 100 litrów to już kolcobrzuch nie będzie sobie radził. Jeśli chodzi o jedną rybkę oczywiście, tutaj raczej myślę o... Można pomyśleć o bocjach wspaniałych. Oczywiście to też ma swoje ograniczenia, jest to duża ryba, taka przydenna, więc pewne typy aranżacji i bocje tak nie bardzo idą w parze. Ale co zrobić w sytuacji, kiedy nie możemy mieć kolcobrzucha żadnego, ani bocji wspaniałej? No, co nam tu pozostaje? No, te pułapki ciągle i sałata? No, nie bardzo. Możemy kupić ślimaki, które zjadają inne ślimaki, takie killery, wiecie, ślimak Helena popularnie. Ślimak Helena żywi się innymi ślimakami, wysysając je za pomocą takiej trąbki ze skorupy. Po prostu poluje na nie i je zjada. I to jest też naturalna, w miarę tania metoda kontrolowania populacji ślimaków w akwarium. I na dobrą sprawę przy pomocy Helen można się pozbyć ślimaków. Oczywiście to nie jest tak, że wpuścicie jednego ślimaka na 100 litrów i po chwili on pozabija wszystkie ślimaki. On nie biega i nie zabija ślimaków tak dla sportu, tylko je zjada. Jak się naje, to ma dość i koniec. Nie? Tak jak w przypadku kolcobrzucha. Nie będzie sobie zabijał dla przyjemności, tylko dlatego, że obok niego przechodzi po szybie, obok ślimak. Nie? Jest najedzony i ma gdzieś. Nie chce jeść. No. Jak ty zjesz schabowego, to na talerzu obok, jak będzie leżał drugi, a ty już będziesz najedzony, to nie zjesz tego drugiego, prawda? No może być zjadł, ale trzeciego już nie ruszysz. Więc zapytacie, ile tych ślimaków Helen na przykład, tak obrazowo, żeby było, na 100 litrów trzeba byłoby mieć, żeby one tam sobie, wiecie, dawały radę.
No, myślę, że około 5-6 ślimaków na 100 litrów powinno wystarczyć, żeby kontrolować populację. Jeśli tych ślimaków naprawdę macie setki, to skorzystajcie z jakichś tam pułapek, żeby je część tam wyłapać, a to, co tam zostanie, po prostu ślimaki Helena wykończą. No i zostało nam ostateczne rozwiązanie, czyli wojna chemiczna. Strasznie zabrzmiało, prawda? No tak, bo tak miało zabrzmieć. Żeby Was zniechęcić do preparatów na ślimaki. Jakiś czas temu Unia Europejska pozbawiła nas prawa sprzedaży i zakupu preparatów opartych na siarczanie miedzi. Niektórzy się ratowali, używając były takie nawozy, które miały w składzie no właśnie tam niewielką ilość siarczanu miedzi. Jak się je przedawkowało odpowiednio, to ślimaki padały. Ale generalnie preparaty na ślimaki to samo zło. Tutaj może takim najbardziej łagodnym, bo nie opartym na chemii, ale na surowcach naturalnych jest noplanaria. Noplanaria nie szkodzi ani krewetkom, ani rybom, ani roślinom. Oczywiście podawana sensownie, tak jak to jest w instrukcji obsługi na tym preparacie, nie więcej. Ale zabija wypławki i zabija również ślimaki. Próbowałem to wielokrotnie. Nie jest jakoś super zabójczy ten preparat, taki mocno skuteczny. Tam trzeba kilka razy powtórzyć, ale rezultaty są niezłe, bo nie zabije Wam jajeczek tych ślimaków. One po jakimś czasie po prostu znowu się wylęgną i jest kłopot, więc trzeba to powtórzyć tam ze 3 razy i wtedy jest ok. Oczywiście, jeśli używacie preparatów do zwalczania ślimaków, to musicie wiedzieć też, że w filtrach nie mogą być żadne węgle aktywowane, purigeny, fosgardy, żadnych pochłaniaczy chemicznych, które mogłyby po prostu zneutralizować taki środek. Więc jak używaliście jakiegoś takiego preparatu i u innych działa, u Was nie, no to sprawdźcie najpierw filtr, co tam w tym filtrze macie, bo się można okazać, że braliście ten środek, daliście pieniądze, a węgiel aktywowany go po prostu sobie pochłonął i nic idzie wszystkiego. Czy coś Wam mówi nazwa Prodac Nutrion Snail Stop? To jest taki preparat bardzo mało znanej marki tu u nas w Polsce. Jakiś używam ich substratów podzirowych, bardzo fajne. Chyba na jakimś filmie o zakładaniu któregoś z oktopusów posłużyłem się czymś takim, może znajdziecie. Więc jest to preparat, który jest dość skuteczny, bo zabija również jajka ślimaków. Producent podaje, że jest bezpieczny dla krewetek. Tutaj bym się do końca z tym nie zgodził, bo potrafią padać po tym preparacie, szczególnie kardiny, więc tak do końca nie jest bezpieczny, ale uważany za jeden z bezpieczniejszych tych chemicznych preparatów na ślimaki. I trzeba jedno wiedzieć, jeśli używa się różnego rodzaju preparatów, które zwalczają ślimaki. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby bardzo silnie natleniać wodę. I tutaj zmiana ustawień filtra, żeby chlapał na powierzchnię wody nie wystarczy. Trzeba mieć kamień napowietrzający, pompkę powietrza i bardzo mocno natleniać wodę, bo inaczej poduszą Wam się ryby. I o krewetkach nie mówię, bo jeśli używacie tego typu preparatów, no to raczej nie wlewałbym tego do zbiorników, w których są krewetki jednak. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, pamiętajcie, że ten preparat zabije wszystkie ślimaki, również te pożyteczne. Nie tylko pozbędziecie się plagi, ale pozbędziecie się tych wszystkich pożytecznych, ozdobnych ślimaków również. Innym takim preparatem polecanym gdzieś na forach internetowych jest Femanga Wesel Active. Jest to preparat, który nie służy do zabijania ślimaków, jest to preparat do roślin, ale jak poczytacie sobie w opisach, na przykład w sklepach internetowych gdzieś tam, no to tam jest taki opis, że nie wolno podawać tego preparatu w akwarium, gdzie są ślimaki, bo on zabije ślimaki. No i tutaj można gdzieś tam poczytać sobie na forach, że to jest świetny środek do zwalczania ślimaków. No, powiem Wam szczerze, że ja się z tym nie zgadzam. Używałem go wielokrotnie, podejmowałem kilka prób, efekty były bardzo, bardzo mizerne. Mi ten środek nigdy nie pomógł. Jeśli Wam pomógł, no to podzielcie się swoimi doświadczeniami, bo ja mam dość kiepskie zdanie o tym nietanim środku, który no niech on zostanie dla roślin po prostu.
No i może to by było tyle na temat środków chemicznych. Ja nie ukrywam, że nie jestem zwolennikiem tego typu rozwiązań. Jeśli można użyć sposobów naturalnych, to używamy sposobów naturalnych. Jakakolwiek chemia tego typu podawana do zbiornika, no niestety ma też wpływ na inne aspekty tego zbiornika. To nie jest tak, że on tylko, wiecie, zabije ślimaki i nic więcej, nie? No nie zaszkodzi więcej. No niestety tak. Nie jest, bo będą też inne skutki uboczne, zachwianie równowagi biologicznej i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie te metody po prostu chemiczne nie istnieją. Ja ich po prostu zwyczajnie nie używam. Jeśli byłbym skłonny do użycia jakiegoś preparatu chemicznego, nie wiem z jakiego powodu, bo są metody naturalne, bardzo skuteczne, i które nie są szkodliwe, więc gdybym miał użyć, to może no planarii bym użył jeszcze, nie? Ale tak na dobrą sprawę unikajcie tego typu rozwiązań. Jeśli możecie użyć jakichś metod naturalnych, czy to ryb, czy ślimaków Helena, czy nawet pułapek, to będą lepsze metody niż podanie chemii. Chemia to, tak jak już powiedziałem dużo wcześniej, jest to rozwiązanie takie no, ostateczne. To wyobrażam sobie tę sytuację, że mam nóż na gardle i muszę użyć takiego preparatu. I tak sobie wyobrażam sobie i wiecie co? I nie mogę sobie wyobrazić, żebym sobie nie poradził innymi metodami i musiał użyć tych preparatów. Takie wygodnictwo chyba nie, bo się nie chce, bo tamto kupię jakiś tam tańszy preparat, wleję i będzie po sprawie. No to się możecie zdziwić. I szybko podsumowując. Najlepsze metody to metody na ryby i na ślimaki Helena. Ewentualnie możecie się wspomagać, gdy ślimaków jest bardzo, bardzo dużo, pułapkami. Nie spoglądajcie nawet w stronę chemii. Koniec. Dziękuję. I jeśli spodobał Ci się ten film, możesz mi postawić wirtualną kawę. Link znajdziesz w opisie tego filmu. I jak zawsze dziękuję wszystkim wspierającym za to, że jesteście i że pomagacie mi w prowadzeniu tego kanału. Bez Was moja praca byłaby o wiele trudniejsza. Jeśli chciałbyś wspierać ten kanał, jest taka bardzo prosta możliwość. Wystarczy, że klikniesz wesprzy tuż obok nazwy kanału lub w opisie pod tym filmem, a system dalej Cię poprowadzi. Wspieranie oczywiście jest dobrowolne i można się z niego wycofać w każdej chwili, bez podawania jakichkolwiek przyczyn. A wszystkich zapraszam na mojego Facebooka.